Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Na schemacie przedstawiono fragment Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Strzałkami oznaczono kierunki zmian wybranych danych dotyczących pierwiastków chemicznych grup 1, 2 i od 13 do 17. Spośród podanych danych wybierz te, które zwiększają się zgodnie z kierunkiem strzałek na schemacie. Ok. Zauważmy sobie przede wszystkim, że tutaj nam się to tak schodzi. Tak, tak. I tutaj mamy takie schodki. Hop, 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 aż dotrzemy do dwóch. No i oczywiście tutaj. Zaznaczmy to sobie. I na niebiesko tą grupę 1, 2, o którą nas proszą. I zaczynamy sobie od tej pierwszej kreski, czyli patrzymy sobie na prawo. Czyli dane, które zwiększają się zgodnie z kierunkiem tej strzałki, to charakter niemetaliczny, ponieważ idziemy z metali, tutaj oczywiście też są metale, do niemetali. Więc tak to trzeba sobie zapamiętać, że jak idziemy w kierunku niemetali, to zwiększa nam się charakter, Niemetaliczny. Tutaj oczywiście nie ma tego, ale jakbyśmy szli od niemetali w kierunku metali, no to zwiększa nam się charakter metaliczny. Mam nadzieję, że jest to jasne. Dalej. Jak zobaczymy, to metale mają mniejszą elektroujemność niż niemetale. Metalem, który ma największą elektroujemność jest złoto. Wynosi ona 2,5%. 4 I tu, jak spojrzymy sobie na nie metale, to większość z nich ma więcej niż 2. Stąd wiemy, że w tą stronę zwiększa nam się elektroujemność. I jeszcze tutaj będziemy mieć wartość pierwszej energii jonizacji. Ok, teraz patrzymy sobie po tej strzałce, i tutaj. Mamy odwrotnie do metali. Tutaj ponownie rośnie nam charakter niemetaliczny, ponieważ im bardziej u góry, tym jest większy charakter niemetaliczny. Więc idąc w tę stronę, zwiększamy go. Wartość pierwszej energii jonizacji znów nam wzrasta. I co nam wzrasta? Tak samo, wzrasta nam tutaj elektroujemność. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.